Cześć wszystkim! Znowu po 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. A, co to. Co ja to ostatnio robiłem? A tak. Miałem chyba posprzedawać część tych rzeczy. Hey there. W sumie po co je trzymać? Tylko zobaczmy, czy komuś coś się przyda. Solidne miecze, nie, solidna włócznia, nie. Solidne. To już masz dwa. Stiletto. Ty? Masz rapier. Ty masz solidny estok. To by mogłaby się przydać jakaś broń do walki. Wręcz lepsza. No, weźmy, porównajmy. Nie, nie z solidną różdżką. Przy okazji, piękna muzyka to jest. Się pozachwycam nią trochę. Dobra, szybkość wysoka, przerwanie średnie, obrażenia 10 do 14 kłute. Celność plus 4. Jakbym miał solidny rapier. Jak będę miał solidny rapier, to mówię nie. Na razie niech się zadowoli mieczem solidnym. A tak, wybaczcie. Skype, drogi. Okej. Tak lepiej. I zobaczmy. Coś tu jeszcze chcę zrobić. Hełm turniejowy, tak, ten obrzydliwy hełm. Niezachwiana stanowczość, szyja. Intelekt plus 2, stanowczość plus 1. Stanowczość przydałaby się Paladynowi. Ciekawe, czy się zsumują te premie z hełmu i z naszyjnika. Zobaczmy. Nie. Już mu hełm daje stanowczość plus 1. Dodatkowa stanowczość. Chwila. Że co? Nie wiem, czy gra musi być odpauzowana, żeby on przeliczył statystyki. Gro. Czy ma jakieś jeszcze inne bonusy do stanowczości? Halo? Stanowczość 15. Co tu się dzieje? Gra chyba ma jakieś problemy z przeliczaniem tego. Dobra, w każdym razie zostawimy mu to. A tak, nie zdjąłem tego. No, heh, głupia. Dobra. W każdym razie widzimy, że bonus się nie będzie stakował, więc nie ma sensu jemu tego dawać. Komu innemu przydałby się intelekt? Albo tobie, albo tobie, co? Ponieważ intelekt daje zwiększenie obszaru działania. Ty już masz jakiś bonus do intelektu, pamiętam, dawałem ci ostatnio intelekt plus 2, dokładnie. Tobie możemy zwiększyć intelekt? Obrona przy odstąpieniu plus 15. W sumie to jest całkiem fajne. Intelekt 18. Chyba nie. A nie. No wiecie co, damy mu. Temu też dodatkową stanowczość, temu koncentrację, odbicie i wolę. Okej. Tu polerenę odwrotu zatrzymamy sobie jeszcze. Tu. Polerenę odbicia. To daje odbicie przy odstąpieniu od walki. Tak. Brzmi w sumie fajnie, ale i tak. Staramy się, aby czarodziej w ogóle nie wchodził do walki, więc dobra, to można sprzedać. To sobie schowam. Wszelki wypadek, gdybym jeszcze kiedyś spotkał jakichś nieumarłych, a to jest całkiem możliwa opcja. Zdrowie plus 50, fajne. Dobra. O, okej, dobra, to nie masz miejsca. Wiedziałem, że są mikstury, które dodają zdrowie. Okazuje się, że są.
Dobra. Good day, stranger. Dobra, chcemy to posprzedawać, to. O, pistolet mamy jeden. Zobaczymy za chwilkę. Możemy u niego jeszcze kupić jakiś arkebus bądź garłacz. Dobra, on ma zadaje 24 do 36. Garłacz zadaje mniejsze obrażenia. W czym jest garłacz lepszy od arkebuza? Kosztuje tyle samo. Pominięcie ERO 4. Pominięcie ERO 6. Celność minus 5. Ok. Celność minus 10. Co to, czy on jest jednoręczny? Nie, przedmiot dwuręczny. W czym jest arkebus gorszy od garłacza? Kosztują tyle samo. Pociski 6. Okej. Okay. Więc garłacza... Garłacz szybciej strzela i ma więcej pocisków. Dobra, mamy też pistolet. Ten ma również fajne obrażenia. I chyba ma jeden pocisk. Zobaczmy, coś jeszcze mogę u niej kupić? Chyba nie. Mamy jakiś fajny łuk. Wyjątkowa jakość, łuk bojowy. Obrażenia ładne. Obrażenia uzyskane jako wytrzymałość 20%. Fajnie. Trafienie krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. Bardzo ładny łuk. Nie stać nas na niego, ale... No cóż. Dłoń damy. Berło. Przy wytrzymałości poniżej 50% plus 10% do obrażenia plus 20% kiedy wytrzymałość jest poniżej. Okej. Okay. Zmiana 20% draśnięć na trafienia. Również fajna. Rozbita gwiazda. Celność plus 4. Nożnik TK. Przeciwników plus 1. O, to też jest fajne. Okej, wiecie co? Anuluj. A tak, to chcemy sprzedać. Zastanawiam się, czy by nie dać jej dwóch pistoletów. Ona ma jakiś fajny łuk. Porównaj. Szybkość średnia. Bardzo wolna, przerwanie, obrażenia. Celność plus 4... Nie, wiecie co, zostawię jednak łuk. Łuk ma i tak całkiem spoko obrażenia. A chcę, żeby ona mogła w miarę szybko atakować z dystansu. Dzięki temu więcej przerwań będzie mogła robić. Okej. Okay. Tak, bo ona ma duże przerwanie. Największe z naszej drużyny. Dobra, zostawimy tak na razie. Zatonął kolejny statek. Waliński statek kupiecki roztrzaskał się na bezlitosnych skałach. Nikt nie ocalał. Latarnia on dym jest nieczynna, a jej drzwi zamknięte przed wszystkimi. W tym sezonie wody pochłoną wiele istnień. Okej, dobra. Chciałem zobaczyć ten quest. Jaką mają na imię? Edera. Musimy poszukać jakiegoś... Władz podziemi. Zdaje się, że gnębią go pytania, które... Dodaj się z Ederem do archiwum. Sugerował, iż w archiwum Duke'owego pałacu mogą znaleźć zapisy z czasów wojny światowej. Okej. Duke'owy pałac już widzieliśmy. Był chyba... w Zarzewiu? Chyba tak. Dom objawionych tajemnic. Oni też wspomniali o jakimś... O, sala odkrywców. Tam ponoć był jakiś fajny kowal, który ponoć nic nie sprzedaje. Zobaczymy. Może będzie jakieś zadanie z tym powiązane? The dozens may not like us foreigners much, but they certainly don't mind taking our coin. Okay. Czy to jest siedziba 12?
a za chwilę się dowiemy. Jest jakaś grupka przyjemnie wyglądających ludzi. Z twarzy pewnie kroczącego przez salę zadbanego mężczyzny przebijał śmiech wyrażający zadowolenie samego siebie. Otacza go 5 hardo wyglądających osobników. Jeden z jego towarzyszy przyglądać się przez chwilę, po czym spluwa ci prymką pod nogi. To znowu przybłąkałeś się, taki szczeniak. Wbij sobie do łba, że tu rządzą pogromcy olbrzymów Bina i nic ci się nie stanie. Nigdy o kimś takim nie słyszałem. Więc ciesz się, że słyszysz. Jeżeli dłużej pokręcisz się po zatoce buntu, na pewno słyszysz nieraz. Czeka tu wiele intratnych zajęć, ale nie bez powodu, to pogromcy olbrzymów zgarniają lwią część nagród. Zapamiętaj to sobie. Z głębi sali dobiega głos. Koniec trajkotania, Bin. Bierz się za robotę, czy będziesz tylko o niej nawijać? Ben ma rację. Ta forsa sama się nie odbierze. Spogląda jako pan, wskazując trochę pod górę drzwi. Do zobaczenia, szczeniaku. Okej. Okay. No, następnym razem będziemy zobaczymy tego Bina, to nazwiemy go Gary. Dlaczego Gary? Bo to Gary. Don't stand on ceremony. State your business. Szukam pracy. Okej, opowiedz mi o 12. Dobry ludzie, ci obojga, starający się iść w ślady wielkich mężczyzn, kobiet żyjących przed nami, tworzący w Jelenioporzu luźny zbiór wojowników i członków ekspedycji. Nic tak nadzwyczajnego jak rycerze Tygla, ale przynajmniej pamiętamy, skąd się wywodzimy. Chciał powiedzieć, przynajmniej pamiętamy, skąd się wywodzą i chcemy być tacy jak oni. Skąd się wywodzicie? Rycerze Tygla chlubią się tym, że 150 lat temu walczyli wolność dla Jelenioborza, ale to my ją utrzymaliśmy. Każdy wie, że wojna świętego zakończyła się w momencie, gdy boski młot wysadził Wajdwena na moście Evordevr. Wielu ludzi nie jest świadomych tego, jak wyglądał jego koniec. 7 mężczyzn, 5 kobiet wyszli z Catadeli Halgota, stanęli twarzą w twarz z Bogiem i zatrzymali go tam do wybuchu bomby. Bębni palcami po stole. To jest dziedzictwo, którego strzeżemy. Niektórzy nazywają nas najemnikami, ale nam nie potrzeba zbroi na wysoki połysk ani jedwabnych szat, byśmy rozumieli swą powinność. Jesteśmy dziś tacy sami, jak byliśmy wtedy. Stajemy w obronie ludu, w pierwszym szeregu, do ostatniej kropli krwi. Teraz mamy nowych wrogów, jeżeli nie o Wejdwena, to jego cholerne dziedzictwo i tych cholernych rzeźników dusz z paprotnego brzegu, którzy szkodzą nam wszystkim. Najprawdopodobniej to właśnie oni są sprawcami tego wszystkiego. Cóż, nigdzie nie zniknęliśmy, a jest nas teraz znacznie więcej niż 12. Obroniliśmy Nieboże raz, obronimy i drugi. Czegoś jeszcze ci potrzeba? No, nie, żegnaj. Okej, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Azrik. Do ciężkiej cholery, trzymajcie gardę, albo to mnie będziecie musieli trzymać. Z taką postawą długo nie pożyjesz. Ostrze mieczy są stępione do celów ćwiczebnych. Czy ty kiedykolwiek miałeś broń w ręku? Okej, dobra. For the last time, Aid, we'd keep your fucking blade up. If that dummy was armed, it'd have your head off. To na pewno jest dobry trener. Szukam pracy. Tak. Chociaż mam pewną robotę. Coś, co wymaga kompetencji. Co jest do zrobienia? When I left, they kept my arms and armor. The arms they can have, but the armor belonged to my family. I'd like it back. Dlaczego po prostu nie poprosisz, żeby ci ją oddali? No. Oh, they'd like that, I'm sure. But I won't be going. Sooner be torn apart by dogs than give them the satisfaction. Nie brzmi na to, jakbyś odszedł z rycerzy Tygla z własnej woli. You don't choose to leave knighthood. The Crucible Knights, they may not be a real knighthood, but the oaths you swear are just as true. Mm-hmm. Still, turns out that even unofficial knighthoods have politics. You cross the wrong man, suddenly all kinds of accusations are thrown your way, and nobody believes you. Nie ma niczego bardziej niszczycielskiego od wściekłego tłumu. Co to za zbroja? It's a breastplate, not
not much to look at, and it's seen far too much use, but it's been in my family since the liberation. No, zobaczę, co da się zrobić. And it's Penhelm you're looking for. A low snake of a man. If he was to die choking on his own black tongue, it'd be too kind of fate. He kept it when he had me kicked out. Mhm. Dotarły do mnie informacje z wiarygodnego źródła, że zaraz po skanowaniu duszy przez enigmatyka z grupy dunryckiej, Penhelm odwiedził fałszyża w darze Ondry. Gdybyś tak zechciał znaleźć jakiś sposób, by zniszczyć mu życie, jeżeli tam trafisz, cóż, ja stawiam skanowanie duszy. It's a requirement to join the Knights. They have to ensure novitiate doesn't have a subversive lineage. If Penhelm's superiors found out his affidavit was a fake, his career would be over. Every novitiate gets an affidavit from Dunreed Row, and those are stored at Crucible Keep. If you find Penhelm's, one of those ciphers could tell you if it's real. Mhm. Masz coś do mnie sprawę? Ja chcę wynająć poszukiwacza przygód. Patrząc na ciebie, sugerowałbym, że może nad więcej niż jednego. Pokażę ci, kto jest dostępny. Okej, okay, dobra, to mam standardowe okno. Poszukiwacze przygód. Hey there. Mógłbym w sumie go się jeszcze zapytać o... O... Tak. O halę odkrywców, ale... Ale nie. Chyba w sumie nie ma tutaj nikogo więcej. Myślałem, że znajdę tego kowala, ale nie, no cóż. Dobra, chodźmy do pałacu Duke'a. Zobaczymy, czy nadadzą nam dostęp do archiwów tak po prostu. Obcokrajowcom, przybłędom i tak dalej. Mogą być problemy, ale problemy to jest coś, w czym się specjalizujemy. Okej. Okay. Nasza drużyna dziarska idzie do przodu. Dar Ondry. Okej, okay, tam się jeszcze zejdziemy. Kiedyś. Dobra. I'll grant you that animancy has had its failures, Balreach among them. But does that warrant attacks on innocent practitioners? Superstitious kit have spilled their share of blood. That's no comparison. Animancers have the advantage. And with that comes authority and responsibility. I have to say, it's wonderful to have someone to debate with. You'd think they'd be more welcoming of it at the law college. Or we could enjoy a glass of wine and a comfortable silence. Creed. And a shrine to Margaret as well. Her clergy belongs there. Żądamy audiencji u Duke'a! Jest zajęty! Uspokójcie się albo poczujcie na skórze ostrza mojego miecza. Stary, czy to jest miecz? No nie, to bardziej wygląda jak jakaś włócznia czy coś. Okej? Okay. My możemy wejść do pałacu? Już niedługo zostaniemy oficjalnym rycerstwem. W tych czasach próżno szukać osób, które zrobiłyby tak wiele dla nieznajomych. Nie chciałem tu przechodzić, ale w mojej wiosce nie było już bezpiecznie. Okej? Okay? Wygląda na to, że po prostu możemy wejść. Okej, okay. Kogoś my tu mamy na wejściu. Witamy w pałacu Duke'a. How do you do? Masz jakieś wieści? Przyszedłeś zobaczyć pałac Duke'a? Co możesz mi powiedzieć o pałacu Duke'a? To siedziba władz Zatoki Buntu. W tym miejscu Duke Admet Hadret ogłosił wyzwolenie spod panowania Ederczyków przeszło 150 lat temu. To także kolebka polityki regionalnej. Uwierz mi, plotki, które tu krążą, przewyższają wszystko, co możesz usłyszeć w tawernach czy zantuzach. Ach, jelenioborska polityka! Zmienia się zbyt szybko, by za nią nadążyć. Lepiej próbować pogaduszek w tawernach, niż kręcić się po pałacowych korytarzach. Szukasz wieści? Kim jesteś? Służę w pałacu jako paś. Jestem na posyłki Duke'a i jego doradców, a także dostarczam wiadomości. Zarobki marne, ale nie ma chyba lepszego sposobu na zaznajomienie się z polityką. Co tu się dzieje? Od czego zacząć? Odbywały się tutaj spotkania, rozprawy, ceremonie, ale to nie wszystkie.
Ale to tylko wydarzenia publiczne. Tutaj urzęduje Duke i jego główni doradcy, więc zawsze znajdzie się ktoś, kto potrzebuje przysługi. Niestety nie mogę o tym porozmawiać. Ale jeżeli chcesz znać oficjalną wersję, mamy kaplicę poświęconą Magranie, urzędowe archiwum i komnaty, w których odbywają się publiczne rozprawy i zgromadzenia rady. Jakie akta się tu przechowuje? Głównie nudne oficjalne dokumenty, spisy powszechne, świadczenia podatkowe, rejestry Straży Boża. Osobiście trzymam się od nich z daleka. Kiedyś mnie zaciekawiły, w rezultacie kazano mi posegregować połowę z nich. Najgorszy dzień z mojego życia. Czy trwa teraz rozprawa? Zdecydowanie. Duke Aever od tygodni spotyka się z miejskimi notablami. Próbuje określić, co należy robić w kwestii dziedzictwa. Ale to wszystko jest tajne. Próbowałam usiąść w galerii podczas mojej przerwy obiadowej, ale przegoniono mnie. Wiem jednak, że sporo mówi się tam o animacji, więc nie bez powodu rozmawiają za zamkniętymi drzwiami. Dlaczego animacja wzbudza tyle kontrowersji? Od czego by tu zacząć? Tradycjonaliści myślą, że to zbrodnia przeciwko bogom. Nie ma wątpliwości, że grzebanie w duszy pociąga za sobą ryzyko, ale co bardziej postępowi uważają, że to nasza jedyna nadzieja, żeby dzieci rodziły się zdrowe. Nie pomaga to, że badania nad animacją często prowadzi się przy użyciu starych engwitańskich reliktów, które nielegalnie wyniesiono z ruin Eir Glanfard. Co ty myślisz o animacji? Ja? Że największym niebezpieczeństwem związanym z animacją jest pomylenie prawdziwego uczonego z kosztownym szalbierzem. Co chwilę mamy tu takie sprawy. Jakaś biedna para w darze albo miedzianych alejach, wydająca ostatniego miedziaka na cudowny lek dla ich nienarodzonego dziecka, który nigdy nie działa. To łamie serce, ale zwykle niewielkie, niewiele można dla nich zrobić. Rozumiem. Dobra. Szukamy tych archiwów. Tu jest ta kaplica, wygląda na to. Archiwa by się zazwyczaj znajdowały... O! Tutaj wyglądają na archiwa. Tylko osoby posiadające oficjalne zaproszenie mogą obserwować rozprawy dotyczące animacji. Okej. Wygląda na to, że to nie są archiwa. Archiwa powinny się znajdować na jakimś niższym piętrze. Czy gdzieś. W piwnicy. Tak myślę. Okej. Okay. Tu mapę. Tak, mamy, ale nic nam nie mówi. Okej. Okay. Że te drzwi prowadzą do archiwów? Nie. To jest wyjście po prostu. Główny interfejs można się nas minimalizować, tak? Ciągle zapominam, jakim to skrótem klawiatura mi się robi. Może na górze? Szlachcice. O, to jest archiwum. Okej. Okay. Yeah. Welcome. Tak, mogę coś dla ciebie znaleźć. Poszukuję zapisków z oddziałów ochotniczych z czasów Wojny Świętego. Próbuję ustalić, jaki los spotkał pewną osobę. Mieliśmy sporo zapytań o takie informacje. Obawia się, że musieliśmy zamknąć dostęp do nich dla pospólstwa. Zdaje się, że w Leniu Bożu nadal jest sporo osób, które żywią urazę do Redskarian. Udostępnienie ich nazwisk byle komu byłoby nieodpowiednie. Wielu z nich osiedliło się tu, na prawach uchodźców. Może gdybyś był bardziej znany w Zatoce Buntu, sprawy miałyby się inaczej, ale tak, nie mam powodów, aby sądzić, że różnić się od pozostałych. Okej, moglibyśmy użyć mocy, ale to nie byłoby w naszym charakterze, więc spróbujmy być mili. Przybyliśmy z bardzo daleka. Chcę tylko dowiedzieć się czegoś o moim bracie, nie wiem nawet, po której stronie walczył. Musisz zrozumieć, że słyszałem wiele takich opowieści, obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Użyć tej mocy? A co tam? Z pałacu Duke'a? Zapewniam cię, że nic z tego. Poza tym, bez mojej pomocy spędzisz całe lata na poszukiwaniach. No cóż. Czy to zmieniło naszą reputację? Chyba nie. Okej. Hey there.
co nam napisało w queście. Coś żądają jak zemsty. Powiedział, że może zmienić zdanie, jeżeli będę mieć w mieście lepszą reputację. Hey there. Okej, no dobra. No. Wygląda na to, że teraz się tym nie zajmiemy. No cóż. Może porobimy jakieś zadania poboczne, jeżeli o to chodzi. Może jakiś wątek główny da nam... Jakieś zadanie z wątku głównego da nam dużą informację o mieście. Okej, dobra, przejdźmy się do Darodyny. Mamy to zadanie. Okej. Żeby znaleźć to fałszywe poświadczenie. Okej. Ktoś ciekawego? Chyba nie. All these circling feet heading nowhere. Okej, idźmy do Darodyny. Możesz zmienić klasę postaci od pierwszego poziomu w dowolnej karczmie. Cena zmiany klasy postaci wzrasta wraz z jej poziomem. No. Have you ever chased a skirt wizard? Or do you merely hide by them? Don't pawn your personal problems off on me. Wykorzystują cię, odrzucają, kiedy im pasuje. Nigdy więcej się nie odezwą. Maybe they just don't answer to fiery whore. No cóż. Widocznie jej niezłomny ma jakieś przejścia. Chcesz o tym porozmawiać, bracie? Przy szklanicy piwa bądź czegoś mocniejszego? Dobrze, samotny rycerz. Trener sam powiedział, że na pierśni powinien gdzieś z warowni Tygla w Zarzewiu. Warowni Tygla. Okej. Okay. Czyli wracamy. W darze Odyna to znalazł tego fałszerza. Tak, pomyliłem się. Okej, okay, najpierw pójdziemy do warowni. A spróbujemy ten certyfikat dostać. Chociaż domyślam się, że po prostu nie pozwolą obcym ludziom przeszukiwać swoich archiwów. Jak się nazywał ten gość? Penhelm. Czekaj, czy ja wszedłem dobrze? Nie, to jest ambasada. Ech. Nie tutaj chciałem wejść. Gdzie jest warownia Tygla? Tutaj. No to naprzód. Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Właśnie jak tam nasz zamek. Jeszcze 22 godziny. Będziemy tak dalej biegać po mieście, to trochę to zajmie. Okej. Bum, 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 bum. Co sprowadza cię do warowni? Mamy taką delikatną sprawę. Greetings. Z każdym dniem coraz więcej uchodźców z głębi kraju zalewa zatokę buntu. Straż ma pełne ręce roboty. Ty także wyglądasz na nowego przybysza. Kim jesteś? Dumnym rycerzem, żołnierzem rycerzy Tygla pomagam w zarządzaniu warownią, aby komendant Cliver mógł skupić się na ważniejszych sprawach. Czego szukasz? Czy tylko błąkasz się bez celu? Nie ma żadnej opcji, gdzie mogę znaleźć wasze certyfikaty. To pomógamy się, poszukamy. Czy możemy tutaj znaleźć jakąś archiwa czy bibliotekę? Jestem Penhelm. Porozmawiajmy z gościem. Czy to ma napierśnik ten rodowy? Nie wiem, wygląda dosyć ładnie. Welcome. Czego szukasz?
Czy imię Ozryk brzmi ci znajomo? Jeżeli masz choć krztę szacunku do siebie, nie zadawaj się z nim, ani żadnym z jego nowych przyjaciół z sali odkrywców. Większość z nich to szuje i zbrodniarze. Czy można sobie jego napierśnik? Stał się własnością rycerzy Tygla, gdy jego właściciela zwolniono dyscyplinarnie. A teraz jest mój. Nie jest na sprzedaż, jeżeli o tym myślisz. Nie codziennie można znaleźć pancerz, który noszono podczas rebelii. Co łączy waszą dwójkę? Na temacie Ozryka zawsze krążyły kontrowersyjne opinie, ale przymykano na to dość długo oko, ponieważ jego rodzina od pokolenia związana jest z rycerzami Tygla. W końcu posunął się za daleko, miał czelność zasugerować, że zapomnieliśmy o naszych korzeniach, a niektórzy oficerowie zaczynają przypominać erdyrskich arystokratów. Chciałbym, byśmy nosili stroje zagrzebnego płótna i walczyli za pomocą młotów. Ja jedynie powtórzyłem, co mu mówił. Jeżeli rycerze Tygla myśleliby wciąż o swojej przeszłości, nigdy nie staliby się taką siłą zbrojną, jaką są dzisiaj. Zgadza się, dlatego nie ma tu miejsca dla Ozryka. Twierdzi, że twój certyfikat jest podrobiony. Cóż on może wiedzieć na ten temat? Jego rod od dawna związany jest z rycerzami, więc może swobodnie szukać oszczerstw. To oczywiście kłamstwo. Dobra, dosyć o Ozryku. Nie podoba mi się ten gość. Pan Helm nie wygląda, jakby miał ochotę stać się zbroją, którą właśnie ma na sobie. Potrzeba więcej argumentów. Okej. Tutaj wygląda na to, że są jakieś zwoje. Dobra. Wiecie co, może zamkniemy drzwi. Just say the word. Będziemy próbować okolice. Jest certyfikat pan Helma. Okej. Okay. Okay, branie czegokolwiek więcej byłoby kradziejstwem. Hey there. Dobra, co teraz musimy zrobić? Kurrenowi. Kurrenowi, sure. Czyli komu? Okej, okay, tutaj nic nie ma. A nie, jest przejście. O, sala ćwiczebna. Spoko. Gdzie mogę znaleźć tego Kurrena? Wierzę, że Rywal mówi... Okej, nigdzie nie pisze. Gdzie mogę znaleźć tego Kurrena? Czy to jest ktoś tutaj, z rycerzy? Okej, przyjdziemy się po... Potwierdzę, poszukamy. Dunstan. Kim jesteś, Dunstanie? This is about the breastplates. I already told Cleaver they won't be repaired till next week. Pokaż mu fragmenty ostrza bezkresnych ścieżek. Znalazłeś kilka fragmentów prawdopodobnego miecza. Myślisz, że mógłbyś go w stanie naprawić? To zaiste piękne ostrze. Wygląda na erdyrską robotę. Na specjalne zamówienie, pewnie dla jakiegoś czempiona. Tak wyjątkowy miecz miałby równie specjalnie zaprojektowaną rękojeść. Szkoda byłoby zamieniać oryginalne części na inne. Nie będzie wtedy tak dobrze wyważony. Gdy znajdziesz resztę, przekuję go dla ciebie. Co tu robisz? Jestem forge master. I'm a master smith for the Crucible Knights. But the way I see it, I'm also keeping up with our old traditions. The first members of our order were smiths. Nowadays most everyone's a professional soldier. I suppose it's to be expected, but I think it's important we keep up with our roots too. Okej, dobra. Także będzie miał coś na sprzedaż, ale nie. Dobra, przejdziemy się jeszcze po twierdzy. Szukamy tutaj tego Kurrena. A jeżeli nie, to już będziemy musieli gdzieś go inaczej, gdzieś indziej go poszukać.
We just don't have the manpower. Cliver. Komendant. Okej, okay, może będzie miał dla nas przy okazji jakąś robotę. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, wiecie co? Przejrzę logi rozmów. Ta... Niestety nie mam rozmowy. Okej, okay, wiecie co? Przejrzę nagranie po prostu. Zobaczę, on coś mówił, gdzie mogę znaleźć jakiś ludzi, którzy stwierdziliby to fałszerstwo, więc zobaczę to. W następnym odcinku pewnie rozwiążemy tą sprawę z tym fałszerzem. Pokręcimy się jeszcze po mieście, poszukamy może, czy jest coś do robienia. Jak nic nie znajdziemy, to bierzemy się za katakumby. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!